Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zaprezentuję Wam nową złączkę WAGO 221 do łączenia liniowego. Może być to bardzo przydatne przy różnego rodzaju instalacjach, w specyficznych miejscach, gdzie nie mamy miejsca na zakręcanie przewodów i najlepszym rozwiązaniem byłoby połączyć wszystko liniowo, tak jak na przykład tutaj na obrazku. Seria 221 jest nam bardzo dobrze znana ze złączek 221, które charakteryzują się przeźroczystą obudową, zwolnieniem blokady przewodu za pomocą dźwigni, miejscami kontrolnymi do testowania oraz podglądem, jak przewód dochodzi do końca złączki. I w tych złączkach liniowych jest taka sama sytuacja, czyli bardzo dobrze widzimy włożenie przewodu. Możemy stosować przewody typu drut, typu linka. Tu widzimy, czy obydwa doszły do końca. Za pomocą dźwigienek możemy blokować. Na obudowie mamy miarkę, gdzie możemy spojrzeć, czy mamy odpowiednią ilość izolacji zdjętej. Wkładamy, kontrolujemy, zamykamy. I wszystko bardzo dokładnie tutaj sobie widzimy. Tutaj mamy miejsce do testowania za pomocą na przykład próbnika elektrycznego. I wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Maksymalny prąd 32 A może płynąć przez tą złączkę. I od 0,2 do 4 mm2 przekrój przewodu jest tutaj dopuszczalny. Fajne rozwiązanie. Spójrzmy jeszcze do ulotki. Tu jest cała seria 221 i ta właśnie nasza nowość. Kilka informacji technicznych. Jak widać, są też adaptery umożliwiające nam grupowanie tych złączek. Przykład zastosowania. Fajne rozwiązanie, może się to komuś przydać. No i uzupełnia asortyment WAGO w złączkach instalacyjnych o nową złączkę instalacyjną do łączenia liniowego. Myślę, że niebawem na rynku się pojawi i będzie można sobie ją kupić. Dajcie znać, co o niej myślicie, czy widzicie jakieś specyficzne zastosowanie właśnie tego typu złączki do łączenia liniowego. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!